Dziękuję bardzo. Pan Teryka wraz z Unii. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani premier, wypowiadam się jako przewodniczący naszej grupy parlamentarnej w trakcie ostatniego spisu powszechnego w Polsce. 800 czy 7 tysięcy ludzi określiło swoją narodowość jako śląską. I niedawno to 200 tysięcy osób domagało się w Polsku. Pan Panie Grzelski domaga się uznania Ślązaków za oficjalną narodowość i to spotkało się z prośbami prześladowania nawet istotnych kar. Ślązacy nie są uznawani za oficjalną mniejszość narodową, czyli język nie jest oficjalnym językiem mniejszości. To jest bardzo niepokojąca sytuacja. Czy tu jesteśmy naprawdę przed kolejną próbą presji, agresji wobec mniejszości w Polsce? To byłaby hańba antydemokratyczna. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.